Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Stany Zjednoczone, aby spotkać się z wiceprezydent Kamalą Harris. Głównym tematem rozmowy był stan relacji pomiędzy Polską a USA, a także sytuacja na Ukrainie. W swoim oświadczeniu, premier Morawiecki podkreślił, że Polska jest ważnym sojusznikiem i partnerem Stanów Zjednoczonych, opartym na wspólnych priorytetach i wartościach demokratycznych. Jednocześnie zwrócił uwagę na kwestię Ukrainy i konieczność obrony jej terytorialnej integralności. Według Morawieckiego, brak reakcji ze strony wolnych narodów na agresję ze strony Rosji może prowadzić do konfliktu i kryzysu globalnego, który byłby trudny do wyobrażenia. Premier podkreślił, że nie jest w stanie przewidzieć działań Putina wobec Ukrainy i że trzeba działać zdecydowanie, zanim będzie za późno. Polska zwiększa wydatki na obronność i dokonuje zakupów sprzętu wojskowego z USA, aby umocnić swoją pozycję w regionie. Zależy nam na tym, aby nasze systemy obronne były możliwie najbardziej interoperacyjne z amerykańskimi, co jest bardzo ważne dla zwiększenia skuteczności działań w sytuacji zagrożenia. Morawiecki podkreślił również, że Polska chce budować najsilniejszą armię w Europie i dlatego chce współpracować z najbardziej zaawansowanym przemysłem obronnym na świecie, czyli z amerykańskim. Według premiera, Stany Zjednoczone są źródłem nadziei dla wolnej Europy, tak jak to było w czasach komunizmu. Na zakończenie spotkania, premier Morawiecki podkreślił, że wojna na Ukrainie jest nie tylko początkiem końca rosyjskiego imperializmu, ale także początkiem odnowy wspólnoty transatlantyckiej. Jest przekonany, że możliwe jest obronienie zachodniej cywilizacji, ale pod jednym warunkiem musimy pozostać zjednoczeni. Wizyta premiera w USA była ważnym krokiem w umocnieniu relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a także w budowaniu silnej i skutecznej armii w Polsce.